Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Dzisiaj, w tej chwili jest święto Trzech Króli, czyli to jest święto mądrości. Jest to święto trzech mędrców. Ja nie jestem mędrcem, ale chcę wam powiedzieć, co to jest pochwica. Drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, pochwica to jest bajka. To jest 100% bajka. To jest 100% mijanie się z realem. To znaczy, jeżeli żyjemy w bajce, to w tej bajce wydaje się, że jest tak pięknie, bo jest kolorowo, bo w bajce to zazwyczaj są te motylki, są kwiatuszki, są pszczółki, jest cudownie, tylko że w tej bajce zazwyczaj jest jakiś straszliwy smok, który pożera dziewicę na samym początku ich żywota. To znaczy, taka dziewica nie zdążyła jeszcze zaznać przyjemności, jaką może dawać życie, i jest już pożerana. I to jest właśnie pochwica. Pochwica to jest taki nierealny, nierzeczywisty, nieistniejący smok, który pożera dziewicę. No i taki nierealny, nieistniejący smok, jak mu się kobieta przyjrzy z bliska, to się okazuje, że on nie istnieje w realu. On istnieje tylko w wyobraźni danej kobiety, która jest święcie przekonana, że ona żyje w rzeczywistości, w realu. Natomiast z realem kobieta nie ma nic wspólnego. Pochwiczanka nie ma nic wspólnego z realem. Pochwiczanka jest jedyne, co ma wspólnego z realem, to ma swoje święte przekonanie, że właśnie dźwięk, który słyszy, to jest zbliżający się smok. Natomiast ten zbliżający się smok, dźwięk, który wydaje, to wcale nie jest dźwięk smoka, tylko niezwykle przystojnego młodego mężczyzny, który pcha przed sobą wózek z Coca-Colą i innymi napojami. I podobnie jest z pochwicą. Okazuje się, że to wcale nie był smok i że ten smok wcale nie istnieje. I do tego do wniosku dochodzą wszystkie moje klientki, które zdecydowały się szeroko otworzyć oczy i przyjrzeć się, jak wygląda rzeczywistość. Czy ta rzeczywistość jest rzeczywiście taka potworna i taka straszna. I się okazuje, że może rzeczywistość nie jest tak piękna jak bajka, w której żyją pochwiczanki. Ale to, co jest lepsze w rzeczywistości, to to, że ta rzeczywistość jest przewidywalna, obliczalna, może nie jest tak piękna jak bajka, ale rzeczywistość nie posiada lęku, ponieważ lęk to jest wymyślone zagrożenie, to jest reakcja człowieka na wymyślone zagrożenie. Rzeczywistość posiada tylko coś takiego, co się nazywa strach, a strach to jest reakcja na istniejące rzeczywiste zagrożenie. Czyli na przykład, gdybym teraz powiedział to jest to istniejące rzeczywiste zagrożenie. Natomiast to, że ty się boisz, że ja po raz drugi powiem, to już jest lęk. I dlatego, drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki, informuję was. Rzeczywistość może wcale nie jest taka piękna, jak wasza cudowna bajka, ale naprawdę jest dużo bardziej przewidywalna. A przez to jest milsza. Jest po prostu milsza. Po prostu milsza.